Cześć, witam Was w podsumowaniu kolejnego 12 miesiąca z kanału CryptoDev na YouTube. Tak naprawdę oznacza to tyle, jak sami dobrze wiecie, że kanał prowadzę dla Was już rok czasu. Także bardzo, bardzo fajnie, bardzo wszystkim dziękuję. No i parę może tutaj swoich przemyśleń w tym odcinku co do tego przedstawię, także zapraszam do obejrzenia tego trochę luźniejszego odcinka. I tak jak wcześniej wspomniałem, kanał jest już na YouTube ponad rok czasu. Przez ten rok obejrzeliście prawie 100 tysięcy razy treści, które tutaj Wam prezentuję. Także serdecznie dziękuję za to zainteresowanie treściami, które tutaj Wam proponuję. Bardzo dużo ciekawych rzeczy przez ten rok się wydarzyło, bardzo dużo ciekawych ludzi poznałem, trochę, że tak powiem, dzięki temu kanałowi wyszedłem bardziej na świat społeczności kryptowalutowej. Co do statystyk samego kanału, to na chwilę obecną jest Was prawie 3000 subskrybentów, brakuje do tego dokładnie 150 osób, także myślę, że byłoby bardzo fajnie, jeśli w sierpniu osiągnęlibyśmy tą liczbę z trójką z przodu. Dlatego osoby, które nie subskrybują jeszcze tego kanału, serdecznie Was do tego zapraszam. Parę informacji może odnośnie statystyk. Tutaj to większość ludzi ogląda ten kanał ze względu, wiadomo, na pieniądze. Także może jakiś przykład tego, ile tak naprawdę YouTube daje zarobić takiemu niedużemu kanałowi jak ten mój. A tutaj widzicie, że na przestrzeni kilku miesięcy te przychody są, można powiedzieć, śmiesznie niskie. Jest to kilkadziesiąt złotych miesięcznie i tak to właśnie naprawdę wygląda. Z bardzo interesujących spraw, które ostatnio się wydarzyły w obrębie tego kanału, to uruchomiłem z okazji tej rocznicy trochę wcześniej, uruchomiłem kanał na Telegramie, do którego tutaj serdecznie zapraszam, tutaj sobie dyskutujemy. Myślę, że poziom jest dosyć odpowiedni dla wszystkich. Staram się prowadzić ten kanał w taki sposób, aby może więcej korzyści z niego wyciągnęły osoby bardziej zaawansowane niż początkujące, ponieważ kanałów na Telegramie dla osób początkujących w polskiej kryptospołeczności jest dosyć sporo według mojej opinii. Natomiast myślę, że każdy, kto dołączy do tego kanału, będzie mógł trochę wiedzy wyjąć, choćby poprzez samo czytanie, czy też stopniowe oczywiście dołączanie się do dyskusji. Kolejna sprawa, która w minionym miesiącu oczywiście również wyszła, to GameTracker, czyli projekt, który na ten moment śledzi projekty dodawane i usuwane do Uniswapa w wersji pierwszej i w wersji drugiej, także do tej najbardziej popularnej. Projekt, który również ułatwia wykonywanie własnego researchu tych nowych potencjalnych gemów właśnie z poziomu Uniswapa. Co do GameTrackera, mam parę filmów już na kanale puszczonych. Mam również jakiś tam większy plan wobec tego projektu, także zapraszam do jego używania, do dawania mi feedbacku, co by można było poprawić, co by można było dodać. Już dużo tego typu funkcjonalności zgłoszonych mi właśnie przez społeczność zaimplementowałem w tym rozwiązaniu. Dodatkowo, co tutaj jeszcze fajnego można było powiedzieć, oczywiście zapraszam do śledzenia playlist, do zgłaszania swoich propozycji kolejnych filmów. A teraz wchodzimy ewidentnie w rynek, powiedzmy, hossy. Dużo, dużo się tutaj dzieje, projekty się szybko pojawiają, szybko rosną, dlatego jak najbardziej trzeba tutaj trzymać rękę na pulsie. Myślę, że po tym roku czasu już te odcinki podsumowujące nie będą się pojawiały co miesiąc, może się będą pojawiały trochę rzadziej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, do promowania treści przedstawionych na tym kanale, aby jak najwięcej osób wyciągnęły z tego wartość. Także dziękuję Wam. Cześć.